Nasze dziękczynienie Bogu zawiera się w dziękczynieniu samego Chrystusa, który pokazuje nam, że najdoskonalej wypełniony bezwarunkowym tak względem woli Ojca. Do ołtarza przynosimy dary, które są wyrazem naszej gotowości do pełnienia woli Ojca na wzór Chrystusa. Dar pieniężny dla parafii świętego Stanisława Kostki. Świeca. Przez całe nasze życie poszukujemy drogi do Ciebie i tak jak Jan Chrzciciel wskazał nam drogę do Królestwa Bożego, tak niech ten płomień świecy prowadzi nas do Ciebie. Kwiaty. Niech ten bukiet kwiatów będzie małym znakiem skierowanym w stronę każdego z nas, gdyż wielka moc tkwi w wypełnianiu małych rzeczy z miłości do Jezusa. Chleb. Panie Jezu, naucz nas promieniować miłością wyrażoną w umiejętności dzielenia się z najbiedniejszymi. Woda i wino. Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy przemienił wodę i wino w swoją przenajświętszą krew, abyśmy teraz mogli spożywać je podczas Eucharystii i stać się wolnymi ludźmi, którzy są naznaczeni Jego miłością. Zabierze głos pan przewodniczący regionu NSZ Solidarność Płock. Szanowni Państwo, 13.12.81 taki napis jest na wiązance, którą przed chwilą złożyłem na pomniku. Cieszę się, że dzisiaj ten szary dzień, tak jak przed 28 lat temu, spotykamy się właśnie w tą rocznicę. Jako symbol, że rządzącym nie do końca należy ufać, że my, wyborcy, powinniśmy dokonywać tylko trafnych wyborów, stawiając na tych, których polskie będą prowadziły w jednym kierunku rozwoju, nie zatrzymanie, tak jak wtedy,
13 grudnia, tu na tej ulicy, przed tym barakiem, którego w tej chwili już nie ma, stało samo. Chwilę później internowania, chwilę później goryczy, łzy, ból. Potrzeba było 28 lat, żeby rządzący doszli do wniosku, że nie można zrównywać emerytur tych, którzy by działali na złotego kraju w porównaniu z tymi, co pracowali na rzecz tego kraju. Dzisiaj z tego miejsca apeluję do was wszystkich, abyśmy rozsądnie podchodzili do kolejnych wyborów, bo to, co słyszymy, że krzyż zaczyna być przeszkodą w naszych miejscach pracy, jeszcze troszeczkę, a usłyszymy, że nawet w naszych domach nie będziemy może w końcu tego symbolu mogli używać. Jest to coś nieprawdopodobnego, że ponad tysięczna historia chrześcijaństwa okazuje się za mała do tego, żeby szacunek dla tego krzyża mieć. Myślę, że solidarność wywodząca się z korzeni chrześcijańskich takich nigdy obaw nie miała. Dziękuję raz jeszcze wszystkim tym, którzy dzisiaj w samo południe są tu z nami. Nastąpi teraz poświęcenie drogi krzyżowej. Miłosierny Bóg zbawił ludzi przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. On to uniżył samego siebie, przyjął się postać sług i stał się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Pamiętając o tej niepojętej miłości Chrystusa, pragniemy nabożnym umysłem i sercem przejść jego krzyżową drogą, składając Panu dziękczynienie za to, że umarł za nas na krzyżu, abyśmy i my umierali dla grzechu i postępowali drogą nowego życia.